Start. 9 rano. Marlena rozpoczyna dzień od wcierania octu w obolałe od zakwasów mięśnie. Mikstura wpływa na szybsze ustąpienie dolegliwości bólowych w nogach. Babcia Marleny okłady z octu jabłkowego stosowała także na głowę. Jeszcze nie ma 11, a Marlena znajduje już drugie genialne zastosowanie dla octu. Kilka jego kropel do kawy się przyda, bo ma to ponoć pozytywny wpływ na zakwasy. Marlena przygotowała także dla znajomej specjalną maść na bazie octu. Jakby nie liczyć, już trzeci listek do wieńca chwały dla specyfiku. Ciut octu, majonezu i olejku herbacianego i maść zabójczo działa na wszy. Ten wstydliwy problem wystąpił u syna koleżanki. Podobno wystarczy wetrzeć lepką breję we włosy, by wszy wyszły. Szacun, Marlena. Kto by pomyślał, że zwykły ocet dał radę tak wrednemu pasożytowi? Około 13 czas na małe porządki i czwarte już zastosowanie popularnego kwasu. Ocet jako środek do utrzymywania czystości jest absolutnie niesamowity. Dzięki dużej zawartości kwasu zabija wszelkiego rodzaju zarazki i bakterie. Jest w stanie unieszkodliwić nawet pleśń i grzyby.